Zadanie jest takie: 7329 odjąć 6278. Zróbmy to pozycja po pozycji i przekonajmy się, czy da się te liczby odjąć. 6278 jest z pewnością mniejszą liczbą niż 7329, bo 7000 to więcej niż 6000, więc nie powinno być kłopotów. Na początek, jak zawsze, jedności. Musimy odjąć 8 od 9. Żaden problem. 9 odjąć 8 równa się 1. Na pozycji jedności mamy jedną jedność, czyli 1. Idziemy do pozycji dziesiątek. Tutaj musimy odjąć 7 od 2, czyli 70 od 20. No i mamy zagwostkę, bo z tego odejmowania wyjdzie liczba ujemna. Spróbujmy jej uniknąć. Przegrupujmy wartości na pozycjach, trochę jak na poligonie wojskowym. Aby lepiej zrozumieć, co tu się dzieje, przepiszmy obydwie te liczby w trochę inny, bardziej rozwlekły sposób. Rozłóżmy je na części jak mechanik samochód. 7 to 7 tysięcy, bo to pozycja tysięcy. Trójka reprezentuje ilość setek, czyli jest to 300. Dwójka na pozycji dziesiątek to dwie dziesiątki, czyli 20, a dziewiątka na pozycji jedności to dziewięć jedności, czyli 9 to inny sposób na zapisanie liczby 7329. Teraz liczba na dole. Szóstka na pozycji tysięcy, czyli 6000. Odejmujemy, czyli napiszemy przed tą liczbą znak minus. Całą liczbę odejmujemy, czyli wszystkie jej składniki odejmujemy, czyli napiszemy znak minus przed każdym jej kawałkiem, składnikiem. Minus 200. Dalej odejmujemy siódemkę na pozycji dziesiątek, czyli odejmujemy 70 i odejmujemy ósemkę Napiszmy jeszcze raz to, co już zrobiliśmy, czyli 9 odjąć 8 równa się 1. Potem sprawdziliśmy, co mamy na miejscu dziesiątek. I okazało się, że trzeba odjąć 70 od 20. Zagadka. Rozwiązaniem tej zagadki jest pożyczenie z wyższych rzędów, tak żebyśmy zawsze odejmowali mniejszą liczbę od większej. Najprostszym sposobem jest pożyczenie z rzędu o 1 wyższego. Czyli możemy na przykład pożyczyć jedną setkę z 300. Zostanie nam tu 200. I dodamy tę jedną setkę do miejsca dziesiątek. W dziesiątkach będziemy mieli razem 120. Zauważcie, że 200 dodać 120 równa się 320, i 300 dodać 20 też jest 320. Nie zmieniliśmy w żaden sposób naszej liczby. Zmieniliśmy tylko ilości znajdujące się na poszczególnych pozycjach. Przez rozpisanie liczb na składniki widzimy, co się w rzeczywistości dzieje, kiedy pożyczamy. Ale możemy tutaj po lewej zrobić to samo. W uproszczonym sposób. Po prostu pożyczamy jeden z tej trójki, zostanie nam dwa i dodajemy do pozycji dziesiątek. Czyli mamy w dziesiątkach 12. To co naprawdę zrobiliśmy, to odjęliśmy 100 z 300 i dodaliśmy do dwudziestki. W sumie daje to 120 na pozycji dziesiątek. Teraz możemy spokojnie odejmować. 120 odjąć 70 równa się 50. Tutaj 12 odjąć 7 równa się 5. Ta piątka reprezentuje to samo co ta pięćdziesiątka. 12 dziesiątek to 120. Minus 7 dziesiątek, czyli 70, równa się 5 dziesiątek, czyli 50. Ta piątka reprezentuje tę pięćdziesiątkę. Przechodzimy do kolejnych pozycji. 2 odjąć 2 równa się 0. 0 setek. 7 tysięcy odjąć 6 tysięcy równa się 1 tysiąc. I to samo tutaj. 200 odjąć 200 równa się 0, setek. 7000 odjąć 6000 równa się 1000. Czyli wynikiem naszego odejmowania jest 1000 dodać 0, dodać 50, dodać 1. Czyli dokładnie to samo co 1051. Nie musicie tego za każdym razem rozpisywać, tak jak tutaj. Ważne jest, żebyście potrafili to sobie wyobrazić, że ta trójka reprezentuje 300. Że ta dwójka reprezentuje 20, że jeżeli odejmujemy 100 z 300, to zapisujemy na pozycji setek dwójkę, która reprezentuje 200, i że kiedy dodajemy to pożyczone 100 do pozycji dziesiątek, to na pozycji dziesiątek ta dwójka staje się dwunastką. Dwie dziesiątki stają się dwunastoma dziesiątkami, bo dodaliśmy 100, czyli 10 dziesiątek. Mam nadzieję, że widzicie w tym matematyczny sens. Wesołych świąt opowiadał Krzysztof Kwiecień zabawna nauka.pl